Siemanko, z tej strony Wachu i zgodnie z ankietą pod poprzednim odcinkiem wyraziliście jednogłośną opinię, że chcielibyście coś innego, więc razem z Uzikiem jesteśmy na stronie CSGO 500. Siema, siema. No i Uzik sobie tam streamuje czasami, także link macie w opisie, a my chyba zaczynamy betować, nie? Co, małymi wchodzimy, nie? Na początek może jakiś 1000 wlecę, tam nie masz to. Ale na co wchodzimy? Na co? Nie wiem na co. Co, niebieskie? No ja bym spróbował, bo train czerwonych nie będzie. Ja się zabezpieczę na czarnym jeszcze, wiesz? No dobra. Ja za 1200 wjechałem. Zobaczymy, kółko gadżeta, co wykręci. Jak trafimy tak jak wtedy, ostatnio, jak wygraliśmy bank, to będzie zarąbiście. No nie, ja nie trafiłem. Dlatego się zabezpieczyłem, stary. Na tej stronie najważniejsze się zabezpieczać, bo co? Dobra. Kurde, no. Nie wiem, jeszcze raz niebieskie? Próbujemy. Powiem ci tak, dzisiaj jest dzień czarnych, ale te niebieskie warto. Ja niebieskie i czerwone wchodzę, wiesz? Ja dałem jeszcze 500 na żółte, nie wiem dlaczego, czy tam złote. Ale też żółte, to wiesz, w przeciągu pół godziny to ile ostatnio? 3 było? Ta dupa. Dobra, bo już 3,5 koła ten straciłem. Wchodź, czekaj. Bo te czarne coś się wydają takie zdradliwe. Co proponujesz? Przydałoby się odbić. Wiesz, ja zawsze jak chcę się odbić, to wchodzę to niebieskie. Na czerwone. Ja dałem w niebieskie. Szybko ileś się dało. Nic się nie zgraliśmy. Zobaczymy, kto wygra. No ty wygrasz pewnie. Bo ja wiem, mam takiego pecha. Dobrze. Ile mi powiedz? Nie wiem. Ile ty wbiłeś? 1500? 1700. 3K do przodu już. Dobra, dwójka na czerwone, co? Czy nie? Czy tak? Ja się ciebie słucham. No to dwójka na czerwone. Bo ja jak na razie tutaj słabo. No kręć kółko gadżeta. No i hajs się zgadza, proszę bardzo. Jak dobrze. Ja bym jakimś grubszym betem poleciał. Na przykład... Ja cały czas po 200 wchodziłem, więc nie wiem. Ja bym 3 koła na coś wjechał. To ja 300 na coś. Go. Dobra, dawaj znowu niebieskie. Ja się zabezpieczę na czarnym, wiesz? Dobra, ja dałem 500 na złote. Jakby nie było przypadkiem, bo dawno nie było do tego. Wiesz, potrafi nie być nawet dzień, ale... Ty. No bez jaj, no, nie! Mówiłem, zabezpiecz się. Kurde, no mówiłeś. Ale ja tak nie lubię, bo bym musiał dać dużo na te czarne i bym był na przykład 6 koła w plecy zamiast 3, no to nie, dajesz tyle samo co na niebieskiej, wtedy na czarnym ci się wyrównuje do stanu początkowego, a na niebieskim tylko zyskujesz. Dobra, szybki bet na czerwone, bo się rozgadałeś trochę. Ale no, masz rację, się wyrównuje. Dałem 1000 na czerwone i 400 na złote, super proporcje. To będzie słabo, jak wyjdziemy na zero. No będzie bardzo słabo. Przydałoby się coś grubiej znowu zabetować, bo stary, musimy wyjść na plus. Co? Ja bym dał na czerwone, 3700. Nie wiem, ja 500 na czarne daję. Oj, to grubo widzę. Mój bet w ogóle, już nie jest największy. 50 centów, to wiesz. No grubo, 3,70 dolara, no. Dobrze! Naprawdę. Zawsze dawałem na czerwone. Jak raz dałem na te cholerne czarne, to... Dobra, to teraz niebieskie. Change my mind. I na złote jakieś drobniaki, nie? Zawsze jak wypadnie, to coś wpadnie. To jest minus właśnie tego razy 50, że masz tutaj 4 kolory, a nie 3, nie? No. Tego 3 się często powtarzają. No nie gadaj! Jasny gwint. Ile ci zostało? Nie będę się tutaj wypowiadał. Ja gram centami. Jeszcze raz te niebieskie. Ja spróbuję.
Go. Niech w końcu wejdą te niebieskie, bo przypał trochę się zaczyna robić. Raz wygrasz porządnie, to wiesz, to się odbijesz. Wiadomo. Nie będzie tych niebieskich. Za wolno to idzie. Czerwono. Ja chciałem dać na czerwone! Znaczy, wiesz jaki jest problem, że tutaj warto dawać na kilka kolorów, nie na jeden pojedynczy. Znaczy, no, niby warto, ale... Dobra, znowu niebieskie. Teraz może 2700. Jeszcze trochę tam stan konta u mnie jest dalej na plus, odkąd zaczęliśmy, więc... Więc no nie najgorzej. No dwa moje bety, 1700, fajnie. Może złote chociaż jeszcze? Nie, nie będzie złotych. Może... Nie, ma niebieskich. No bez jaj. Nie, czerwone. Nie, czarne. Czarne. No, zdradzieckie. Dobra. Nie wiem, tutaj... Jak będzie jakiś czerwony czy niebieski, to automat na czarny bym postawił wszystko, nie? Dobra, tak. Szybka operacja. 10 sekund. Co dajemy? Znowu nie... Ja daję niebieskie, ja muszę zaryzykować. Ewentualnie jeszcze te złote mnie ratują, nie? Ale złotych chyba nie będzie już, bo się to koło tak kręci. Dobra. Mówiłem o czarnym. Mówiłeś. No i na 12 koła spadłem. Ja ci mówię, zaufaj mocy czarnego. Dobra, to co teraz? Wait. Teraz nie ufam tobie. W fajnym odstępie. Ja bym zrobił czarny, niebieski, wiesz? No ja daję sam niebieski. Aha, no, okej. Okay. Jeszcze dorzucę, no, ale nie zdążyłem. Nie ryzykuję, ten nie pije szampana, nie? No, ewentualnie jeszcze złote mnie ratują, ale nie będzie złotych, bo się to tak kręci. No i czerwone. No, to, żem trafił? Dobra, chyba czas na bet odcinka, to będzie końcówka. Znaczy jeszcze nie na bet odcinka, teraz jeszcze mniejsze, ale potem jakiś gruby becik, bo mi zostało 9500. Chyba, no że teraz... Nazwij odcinek How to Lose $20. Tak. I tyle. 2,5 na niebieskie dałem. Jak nie siądzie to, to musimy Alina dać. Jak nie siądzie to, Alina na niebieskie. No tak. Wtedy zawsze siada. Wtedy zawsze się. A teraz niebieskie. Nie ma. Wlatuje. Za szybko idzie. Dobra. Robimy tak. 6 koła w niebieskie. I 1000 na złote. Nie będzie tego odcinka, nie będzie. To jest bet odcinka właśnie. $7, no. Bogactwo po prostu. Może siądzie. Ewentualnie jeszcze te złote, bo tysiaka dał. Jakby tysiak na złote wszedł. To 50? $7, to już fajnie przytulić. No, fajniutko. Wygrałbyś tak jak wtedy. Coś będzie. Nie ma! Pierdziele. Byłeś blisko... Byłem blisko bogactwa. Wszystkiego, nie? Wszystko było, ale nie ma nic. Dobra, no trudno. W każdym razie... Nie dałem. No, to dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, jak przegrywam pieniądze, to zachęcam do zostawienia łapki w górę. A ja się z wami żegnam. Na razie.